Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień dobry w ten wtorkowy poranek 29 czerwca. Pragnę Was, drodzy, przywitać Bożym Słowem wyznaczonym w Książeczce Biblii na co dzień z dwóch miejsc. Pierwsze z drugiej Księgi Samuelowej, 14 rozdział, 14 werset. Drugi werset będzie pochodził z Ewangelii Świętego Łukasza, z 5 rozdziału, wersety od 30 do 31. Wsłuchajmy się. Bóg jednak nie odbiera życia, ale obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca sprowadzić z powrotem. Szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego: dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Słowo komentarza podawane przez książeczkę cytuje nam księdza Jana Motykę. Jeśli Jezus zyska władzę nad nami, wtedy możemy poznać, jak cudowną moc ma Boża łaska, która dźwiga z upadku, zrywa więzy grzechu, obdarza serce pokojem i radością, odwagą oraz siłą do nowego życia. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, chciałbym skupić się na pierwszym z usłyszanych dzisiaj fragmentów. 14 werset 14 rozdziału drugiej Księgi Samuelowej w pełni brzmi w ten sposób: my bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać. Bóg jednak nie odbiera życia, ale obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca sprowadzić z powrotem. Te słowa wypowiedziała mądra kobieta z Tekoa. Kobieta, którą Joab posłał przed oblicze króla Dawida. Król Dawid od 2 lat nie widział już swojego syna. Syna, który po tym, jak zabił swojego brata, uciekł i schował się przed swoim królem i ojcem. Jednak Joab wyczuwał gdzieś tęsknotę ojca za synem, jednak nic się nie zdarzało. Król Dawid nie zrobił żadnego kroku do tego, by z synem się pojednać. I wtedy Joab posyła kobietę, w Biblii opisaną jako mądrą, która, przekazując słowa Joaba, później sama wchodzi w rozmowę z królem. To, co z tej rozmowy wynika i to, co dzisiaj też usłyszeliśmy z Pisma Świętego, to pewna prawda, że możemy czuć się jak rozlana woda gdzieś na ziemi. Czy nie jest tak, że kiedy my coś rozlejemy, rozchlapiemy, przecież nie da się tego z powrotem zebrać? Kiedy wylejemy wodę na ziemię, ona wsiąka. Nasz czas na ziemi jest ograniczony i czas naszego działania jest również ograniczony. I w słowach tej kobiety znajduje się ta mądrość, która mówi o tym, by z tym, co mamy tutaj do załatwienia, nie zwlekać, nie czekać. Ile razy zdarzało nam się spotykać ludzi, a może z własnego życia takie coś doświadczamy, że czasami jakiś drobiazg, jakaś kłótnia o nic sprawiają, że przestajemy ze sobą rozmawiać. Nie spotykamy się ze sobą latami, nie potrafimy nawet o sobie myśleć w sposób życzliwy. A tymczasem, jak mówi ta kobieta z Tekoa, Bóg nie pragnie naszej śmierci. Bóg pragnie pojednać ze sobą wygnańca. Może jest to dla nas impuls do tego, byśmy i my chcieli z tymi wygnańcami, może sami nimi jesteśmy, również się pojednać. Wykorzystać ten dany nam tutaj czas, by to, co złe, mogło przeminąć i byśmy mogli ze sobą znowu rozmawiać, ze sobą żyć. Po tym, jak Dawid porozmawiał z tą kobietą, pozwolił Joabowi sprowadzić syna
Dalej nie chciał go widzieć, ale ten już był blisko. Kiedy i my spojrzymy na swoje życie, jako na tą rozlewającą się wodę, która wsiąka i już jej nie ma, może także, tak jak Dawid, zechcemy zreflektować nasze relacje, coś naprawić, do kogoś się odezwać, coś zmienić. Niech więc te Boże Słowo dzisiaj będzie impulsem do naszych przemyśleń i zachętą do tego, by skorzystać z tego Bożego zaproszenia, poszukiwania wygnańców i tej radości życia w Bogu, tutaj na ziemi, a później wspólnie w Jego Królestwie. Zostańcie z Bogiem. Pięknego dnia.